było zaskoczenie, kiedy trener ujawnił skład na spotkanie z Kluczborkiem? Zaskoczenie? No nie, no staram się być gotowy już od samego początku, trochę to trwało. Cieszę się, że mecz u siebie, 4-0, 0 z tyłu. No i jakąś tą ścieżkę musimy wyznaczyć wreszcie, nie po szkockiemu, czyli nie w kratkę, tylko zbierać te punkty, bo tego nam najbardziej potrzeba. No właśnie, 0 z tyłu i kiedy tak analizowaliśmy na gorąco to spotkanie, trudno się przyczepić do któregokolwiek z obrońców rekordu w tym spotkaniu. No jeśli jest to 0 z tyłu przysłowiowe, no to tutaj zwycięzców się nie sądzi, ale tak obiektywnie myślę, że wiadomo, że było dużo tych wrzutek ze strony przeciwnika. Ale dzisiaj fajnie to wyglądało, że jeżeli jeden z kolegów miał problem, od razu wpadał na drugiego. Była pomoc na każdym metrze boiska i to się sprawdziło. Fajna determinacja, walka. No i też trochę, myślę, też gry, z czego skutkiem 4 bramki. Słyszałem, że te 3 punkty i te 4 gole to zwycięstwo z MKS-em Kluczbork, to wiktoria z dedykacją. No jak najbardziej, bo... No bo nawiedziły nas kontuzje i to 3 takie same, Marcin Wróbal, Mateusz Gleń i jeszcze z młodzieży Błażej Poremski. Także to dla nich, niech w spokoju rehabilitują się, wszyscy na nich czekają, trzymamy za nich kciuki i chcieliśmy tym zwycięstwem im pokazać, że jak my walczymy, oni tym bardziej muszą. Zatem życzymy im zdrowia. Zdrówka, dziękuję. Luz, swoboda, fantazja w ataku i 3 gole. Co mogę powiedzieć? Te wszystkie cechy cechują młodego zawodnika. Ale dzisiaj to te 3 gole to fantastyczny twój wyczyn. Kiedy się zdarzyło, Bartek, po raz ostatni? Po raz ostatni to w Pucharze Polski z Rotużem Bronów udało się strzelić aż 4 bramki, ale to trochę z innej półki rywal w dzisiejszym spotkaniu. No, obrońcy byli tak słabi, mówię o defensywie MKS-u Kluczbork. Czy wy tak fantastycznie dysponowani dziś w ofensywie? Wydaje mi się, że to jest zupełnie nasza zasługa. Trenujemy nad atakiem szybkim, też nad atakiem pozycyjnym i dzisiaj zastosowaliśmy obydwie te rzeczy. A co trzeba zrobić, żeby takie występy jak ten sobotni przeciwko ekipie z Opolszczyzny były częstsze, powtarzalne? Myślę, że należy, żeby każdy patrzył po prostu na siebie i wykonywał zadania, które należą do niego. Kuba, rośniesz z każdym meczem. Fajnie tak serią łapać się do bramki rekordu. No udało się, już kolejny mecz z rzędu. Dzisiaj może nie aż tak dobry jak te poprzednie, ale póki co wszystko idzie w dobrym kierunku. Do czego byś się dopatrzył w spotkaniu z Kluczborkiem? No, było trochę za dużo nerwowości i niepewności, szczególnie w grze nogą, bo zbyt dużo takich typowo bramkarskich interwencji dzisiaj nie miałem. No ale jeśli nic nie wpada do sieci, to nie widzę powodu, żeby dokonać samobiczowania. No właśnie mówiłem w szatni chłopakom, że udało się na zero zagrać, pomimo tego, że jakoś za specjalnie dzisiaj nie wyglądałem, ale... Zakładałeś, przypuszczałeś przed startem sezonu, że trafisz na dobrych kilka długich spotkań do bramki rekordu? Liczyłem na to, byłem na to przygotowany, bo chciałem w końcu zadebiutować i zagrać kilka tych meczów, udało się. Mam nadzieję, że teraz będzie ich coraz więcej. Wróćmy tych kilkanaście dni wstecz. Jak czułeś się w bramce na Stadionie Miejskim przy ponad 2000 widowni? Bardzo dobrze. Przed meczem myślałem, że będę się bardziej stresował, ale jak wyszliśmy na rozgrzewkę, to wszystko już puściło w trakcie meczu. Ani kibice nie przeszkadzali, ani nic z tych rzeczy, także wszystko było w porządku. Ale tak spotkanie z Ruchem Chorzów, jak i sobotnie starcie z MKS-em Kluczbork to już historia. A przyszłość to m.in. sobotni wyjazdowy mecz w Żmigrodzie. Możemy liczyć, że będzie 0 z tyłu? Też bardzo mocno na to liczę i mam nadzieję, że przywieziemy to 0 z tyłu i 3 punkty. Co stało się w 20 minucie spotkania, że kapitan musiał opuścić statek? No, poczułem delikatny ból w przewodzicielu. Znaczy, czułem to w zasadzie wczoraj na treningu. Na rozgrzewce też to odczuwałem. Statek zrobił co mógł, żeby mi ten ból uśmierzyć. Ale nie było sensu przy 1-0 w zasadzie tutaj przy uderzeniu, gdzie oni trafili w słupek. Mocno odwiodłem nogę i to w zasadzie wiedziałem, że no nie jestem w stanie pomóc temu zespołowi, tylko jestem w stanie pogorszyć uraz. Zatem była okazja na refleksyjne spojrzenie na dzisiejsze zawody. Jak to wyglądało z boku, z ławki trenerskiej? No bardzo dobrze, świetnie. I to, co mi się ciśnie na usta i to, co też mówiłem w przerwie, że takim kluczem do tego wszystko była determinacja, bo masę piłek zblokowaliśmy.
kupę kilometrów dzisiaj pokonaliśmy. I to był mecz taki, który my chcemy przepchać. I oprócz tego, że udało się właśnie ten mecz tak przepchać, 3 punkty, to tego, do tego wysokie zwycięstwo Guzdy szczeli, 3 bramki, odblokował się młody Janek Ciutka też szczeli, więc wszystko po naszej myśli, jesteśmy mega szczęśliwi. No to na koniec pytanie do jednego z najbardziej aktywnych tenisistów w zespole rekordu. Komentarz do zwycięstwa i świątek na Roland Garros. No nie, no mega. To nawet mi chyba wstydzę się trochę przyznać, ale na ławce jak już szedłem i z tym urazem, to śledziłem na bieżąco wynik Igi i trener może być zły, ale no było takie wydarzenie bez precedensu, które w zasadzie w historii polskiego tenisu się nigdy nie wydarzyło. Szkoda, bardzo żałowałem, że ten mecz zbiegł się z naszym meczem. No co, my jesteśmy mega szczęśliwi jako Polacy, że Idze się udało. Wytrzymało 19-latka, który pierwszy raz grał w finale jakimkolwiek wielkiego szlema i wygrać 2-0. W zasadzie ten drugi set też był gładko dosyć poszło, więc no nie, no mega, mega wydarzenie.